Dzień dobry, witajcie. Kolejne nagranie. Kolejne sprzęty już do nas dotarły. Ja tutaj mam tylko kilka opakowań, takich biało-zielonych. A dla tych, którzy coś już wiedzą o takich sprzętach właśnie biało-zielonych, ja tutaj może odłożę jedno, ale czy będzie widać? Czyli właśnie Blitzwolf, to tą firmę myślę, że część z Was już zna. Jest to, zaczniemy od czegoś większego w takim razie. I tym razem będzie to bardzo ciekawa lampka. Oświetlenia w domu nigdy, nigdy dość. I zobaczymy, co tutaj będzie. I tym razem instrukcja nam się przyda, ponieważ jest w końcu w języku angielskim. Nie ma języka polskiego, ale jest w sumie 6 języków. Jest to dość zaawansowana lampka. Zobaczycie, że ona ma sporo funkcji. Dobra. Co będę opowiadał, jak lepiej pokazywać i opowiadać, nie? Zobaczmy, co tutaj mamy w opakowaniu. Jest w końcu europejska wtyczka, europejski zasilacz. Więc ten europejski zasilacz już dobrze świadczy. I teraz mamy taką oto lampkę. Do transportu, jak znalazł, nie? Na maksa płaskie. I to też myślę, że fajne, bo sam design tego urządzenia jest naprawdę ciekawy. Dobra, rozpakowujemy i zaraz zobaczymy, co i jak. Ja mówię, że światła w domu nigdy dość, czy w biurze. I tak faktycznie jest, że nieważne, czy pracujemy, czy czytamy, czy nawet gramy na komputerze, to oświetlenie powinno być dobrane do tego właśnie, co robimy. Jacież, jak ja lubię te folie rozrywać. I jeszcze jedna folia z górnej części. I tak się prezentuje nasza lampka. Materiały, które tutaj są użyte, to jak widzicie, jest normalne aluminium. Tutaj również chyba wstawki aluminiowe. I tutaj już tworzywo. No sam design minimalistyczny, nie? Tutaj myślę, że więcej nic nie trzeba do takiej lampki. Jeśli chodzi o jakiś zakres pracy tego ramienia, to widzicie, że dosyć spory. Tutaj również tą lampkę można złożyć całkowicie i dać dość wysoko. Niestety, według mnie, niestety nie obraca się. Czyli nie można tego źródła skierować gdzieś na bok. I co ta lampka takiego ma? Na samej górze jest czujnik zmierzchowy. Ponieważ lampka może dostosowywać natężenie oświetlenia samodzielnie. Możemy tą opcję również wyłączyć. Tutaj jest ten czujnik. A tu będzie widać. A wyłącznik jest tutaj, od spodu. Więc to jest jedna rzecz taka, którą musimy, powiedzmy, zdecydować przed uruchomieniem lampki. I wtedy ona już będzie działać. Słyszymy jakieś głosy, nie? Bip. Dobra. Włączamy. Wyłączamy. Tutaj wszystko jasne. Sama ta stopa lampki, jak widzicie, jest dosyć spora. Nie przez przypadek, bo jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, sześć klawiszy funkcyjnych, ale też jest to pole, które służy do ładowania telefonu. Jeśli chodzi o sposoby ładowania, dobra, jest ładowanie. Również z tyłu jest wyjście normalne, pełne USB, czyli możemy ładować po kabelku, po przewodzie. Jeśli ktoś tego ładowania nie ma, bezprzewodowego, co dalej? No oczywiście włącznik, wyłącznik. Mamy również wyłącznik na czas. Teraz jest 60 minut. Mamy też tryby, czyli to jest ta temperatura barwowa światła. Mamy intensywność światła, natężenie, czyli jaśniej, ciemniej.
Mamy też tryb światło nocne. I tutaj zobaczcie, że ta lampka wtedy świeci tylko tutaj tym przodem, a normalnie świeci oczywiście tym dużym panelem LED-owym. Więc to jest tak naprawdę taka lampka, która może świecić się praktycznie całą noc, nie? Taka, o właśnie. I kiedy to złożymy, to będzie widać tutaj, to ten LEDzik sobie świeci w tym miejscu. I zobaczmy jeszcze może, o właśnie. I tutaj jest w tym momencie w pokoju dosyć jasno. Kiedy zasłonię czujnik zmierzchowy, to tutaj pojawia się tryb nocny. Więc zróbmy tak. Włączmy na maksa. Nie wiem, czy to uda mi się. Jeszcze to jest włączone. Dobra, z tym się trzeba pobawić. Jeszcze spójrzmy w takim razie w instrukcję i kilka parametrów, które będą również dla Was ważne. 10 W moc tej żarówki LED-owej. 1200 luxów to jest około 500 lumenów, 3500 godzin żywotność tego LED-a, szerokość świecenia 120 stopni i tak jak mówiłem, zakres temperatury barwowej od 2800 do 5700 kelwinów, więc tutaj faktycznie od zupełnie zimnego do naprawdę ciepłego. Tyle w takim razie. Lampka zostaje u nas oczywiście. Będzie sobie służyć dzielnie i ładować jakieś urządzenia. Jak sami widzicie, to działa. Z Wami się widzimy już wkrótce. Tych opakowań i różnych ciekawych sprzętów od Blitzwolfa mamy całkiem sporo, więc zapraszam oczywiście na testy TV. Nieprzypadkowo ta strona jest za mną. Tam znajdziecie sporo przeróżnych sprzętów. Bardzo proste menu. Wybieracie albo markę, albo kategorie, wybieramy kategorie, wybieramy, nie wiem, cięcie i mamy wszystkie filmy, które były stworzone właśnie do kategorii, na przykład cięcia. Inteligentna taśma RGB wpadła do cięcia. Coś nie halo. Dobra, dzięki i do zobaczenia wkrótce, za kilka dni. Na razie.